Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału, w którym zobaczycie porównanie ray tracingu versus patch tracing na przykładzie Cyberpunka 2077. Trzy karty graficzne, trzy rozdzielczości: RTX 3090 Strix, RTX 4070 Ti TUF oraz RTX 4090 Strix. No i rozdzielczości Full HD 1440p 4K. Tryb bez RT w ogóle nie użyty w tym materiale, dlatego żeby skupić się stricte na porównaniu RT versus PT. Jeżeli chodzi o tryby graficzne, DLSS Quality w wypadku RT, a dodatkowo w wypadku PT DLSS Quality plus DLSS Performance. No i oczywiście na RTX 4070 Ti i 4090 dodatkowo DLSS Quality plus Frame Generator. Z wiadomych przyczyn, z racji braku obsługi Frame Generatora na RTX 3090 tejże techniki nie będzie. Natomiast i tak myślę, że posiadacze topowych amper, począwszy od RTX 3080 12-gigowego wzwyż, będą naprawdę zadowoleni, iż będzie można skorzystać na ich kartach z patch tracingu. Jakie są pokrótce różnice między RT a PT? RT jest to po prostu śledzenie promieni, a PT śledzenie dodatkowych ścieżek. W tym materiale nie będę się na tym skupiać, polecam poszukać sobie dokładnie informacji w sieci, bardziej rozbudowanych, konkretniejszych na ten temat. Natomiast to, co mogę dodać jeszcze od siebie, to PT pozwala w zasadzie na nieograniczoną liczbę śledzenia ścieżek tychże promieni, pozwala urealnić obraz, jeszcze bardziej doprowadzić go do zbliżonego w kwestii fotorealizmu. Natomiast jest to oczywiście okupione ogromnymi wymaganiami sprzętowymi. No i tak samo jak można zobaczyć właśnie przy aktywacji tejże opcji w menu Cyberpunka 2077, zalecane minimalne konfiguracje, oczywiście tak naprawdę można na słabszych GPU, nawet w zasadzie na 3080 10-gigowej już sobie pograć, tudzież VRAM tutaj ma ogromne znaczenie. Niemniej, jak można w menu zobaczyć, redzi zalecają minimalnie 4070 Ti bądź właśnie 3090. I trzeba przyznać, że szczególnie w 4K no, zasoby, jakie PT zżera, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na VRAM, niejednokrotnie 4070 Ti praktycznie zażynają, jeżeli chodzi o pamięć, tudzież nie licząc oczywiście braków samej wydajności GPU, nie zauważyłem jakichś problemów ze względu na pamięć VRAM, ale lecimy praktycznie na tak naprawdę na limicie. 3090 i 4090 oczywiście zapas pamięci posiadają, także tutaj na spokojnie, ale właśnie te 12 GB VRAM to według mnie takie minimum sensowne, żeby w ogóle podchodzić do PT powyżej Full HD. 1440p, wiadomo, 4K, tak naprawdę nawet 4090 bez wspomagaczy, jak chociażby DLSS na Balanced, bądź akceptowalny minimum na Quality, no nie uciągnie. Także 4090 DLSS Quality plus Frame Generator daje naprawdę fajne efekty, około 80-100 klatek można będzie sobie wyciągnąć, no ale zresztą zobaczycie wszystko na materiale porównawczym. Tutaj jeszcze słów kilka na temat 3090 versus 4070 Ti. Przyznam, że w tej produkcji 4070 Ti nawet w 4K było w stanie zanotować przewagę nad 3090, typu 2-3 klatki. Wiadomo, Full HD jeszcze więcej, ale od Full HD wzwyż ta przewaga malała. Bardzo dobrze widać, jak 4070 Ti ogranicza szyna 192-bitowa, bo no oczywiście no, Nvidia czy różni marketingowcy twierdzą, że rozbudowany cache L2 względem znacznie mniejszej ilości tego cache'u w wypadku Amper robi robotę, ale no nie ukrywajmy. Wąska szyna 192-bitowa, dupy nie urywa, tak to nazwijmy, jednak gruba, soczysta 384-bitowa szyna, pozwalająca na wykorzystanie efektywnie i prawdziwie znacznie wyższej przepustowości pamięci niż za sprawą, powiedzmy, magii hardware'owej, no to jest jednak zupełnie inna para kaloszy. Doskonale widać, jak w ogóle włączy się na przykład frame generator na 4070 Ti, i Full HD 4070 Ti z frame generatorem jest w stanie łyknąć nawet 4090 bez frame generatora, ale już od 1440p no te różnice się zacierają i to 4090 wychodzi na prowadzenie, gdzie różnice między 3090 a 4070 Ti również coraz bardziej się zacierają. Oczywiście tutaj bezdyskusyjnie 4070 Ti wypada fenomenalnie w kwestii sprawności energetycznej, dodatkowo mamy frame generator, także naprawdę można się tym fajnie pobawić.
I przyznam szczerze, że spędziłem przy zabawie z patch tracingiem w Cyberpunku 2077 parę godzin, parę, nawet może paręnaście, żeby po prostu mieć porównanie, jak to w ogóle lata, jakie są różnice wizualne. I przyznam szczerze, że na ten moment naprawdę fajnie to wygląda, fajnie to lata, nie odczuwam nawet przy ilości 60, 50, 70 klatek na 70 Ti input laga. No tutaj z pomocą przychodzi Nvidia Reflex. Zaczniemy od kwestii porównania graficznego bez akurat OSD, tak żeby nic Wam nie przeszkadzało na ekranie, żeby zobaczyć sobie porównania, które są nagrane na 4090 akurat w 4K z DLSS Quality i frame generatorem, żebyście zobaczyli po prostu, jakie są różnice graficzne przy opcji RT Off, RT na maksa, czyli na niewiarygodne, AK Psycho oraz PT. Według mnie różnice są subtelne, ale naprawdę, jak to mówi przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. I z patch tracingiem sceny no, są bardziej realistyczne, bardziej żywe. Szczególnie widać to przy oświetleniu w ciemnych miejscach, czy tam, gdzie na przykład mamy ogień. Zdecydowanie efektywniej rzuca światło, jest to bardziej takie naturalne. Chociaż już z RT wygląda naprawdę świetnie, Cyberpunk 2077, to PT zwiększa poprzeczkę wizuali na jeszcze wyższy poziom. Czy jest to warte poświęcenia tak ogromnej ilości wydajności ze strony GPU? No to każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Więc tych z Was, którzy mają sprzęt pozwalający na pobawienie się tą funkcją, serdecznie do tego zachęcam. W materiale link do moda na Nexus Mods, który pozwoli Wam zwiększyć wydajność na każdej karcie graficznej, jeżeli chodzi o PT. Także zachęcam, cały czas wygląda PT lepiej niż RT, a wydajność leci nawet o 25-30% w górę. Przy czym w tym materiale tego moda nie używałem, także macie tutaj na surowo różnicę między wydajnością poszczególnych kart. Jeszcze ważna informacja, dlaczego, bo widziałem w jakimś tam, gdzieś tam komentarzu ktoś mi pisał, że dlaczego używam benchmarka na przykład w Cyberpunku, a nie mam miejsca testowego. Otóż, moi drodzy, bardzo długi czas, jak robiłem testy, używałem customowych miejsc testowych, które sobie znalazłem. Jednak twierdziłem, że z racji tego, że w Cyberpunku cały czas coś się dzieje, chodzą przechodnie, jeżdżą samochody na przykład i tak dalej, to jednak zdecydowanie lepiej używać wbudowanego benchmarka, ponieważ jest powtarzalny i nie mamy żadnych odstępstw od tego, co widzimy na ekranie, więc nie wpływa to negatywnie bądź pozytywnie na dany wynik danej karty graficznej. Czyli po prostu te wyniki się pokrywają. Stąd też w niektórych grach warto używać benchmarków wbudowanych. Nie ma co się zamykać tylko i wyłącznie na miejsca testowe znalezione ręcznie. W Red Dead Redemption 2 chociażby nigdy nie używałem benchmarka, bo tamten no, to po prostu przekłamuje. Są zaciemnione sceny, ładowanie kolejne i tak dalej i wpływa to całkowicie w taki sposób na wynik, że są różnego rodzaju anomalie. Także to jedna rzecz. Kolejna sprawa, żebyście też wiedzieli w materiale, kiedy będzie porównanie 3090, 4070 Ti, 4090, macie trzy karty na ekranie, natomiast to bez frame generatora, natomiast w opcji frame generatora macie 4070 Ti bez frame generatora versus frame generator, wiadomo, z trybami DLSS oraz 4090 bez frame generatora versus 4090 z frame generatorem, czyli cztery karty na ekranie bez 3090, bo po prostu nie mieściła mi się i musiałbym tak wykropować wszystko, że no, to dla ludzi szczególnie, którzy oglądają materiały na telefonach, a wiem, że sporo jest takich osób, nie byłoby widoczne OSD. Natomiast no, jasna sprawa, 3090 dostaje w pierdziel niemiłosierny od 4070 Ti, która ma aktywowany frame generator, także to dokładnie też możecie zobaczyć po wynikach. Teraz zapraszam Was do materiału, a po nim krótkie podsumowanie.
Jak mogliście zobaczyć w materiale testowym, różnice PT versus RT, jeżeli chodzi o wydajność, są naprawdę kolosalne. W benchmarku, w przelocie nie widać za to za bardzo różnic wizualnych, ale też dlatego był segment, gdzie można zobaczyć różnice właśnie wizualne, które no, są subtelne, ale tak jak mówiłem wcześniej, diabeł tkwi w szczegółach. Polecam każdemu się pobawić, samemu sobie wyciągnąć wnioski, czy warto używać tej funkcji. Jak dla mnie, w momencie, kiedy sprzęt pozwala, no to pewnie, że tak, bo zawsze dodatkowe usprawnienia graficzne pozwalają na lepszą imersję, na lepsze zagłębienie się w świat. I no, o to chodzi, tak, żeby pchać technologię do przodu, żeby można było bawić się nowymi smaczkami graficznymi, a tak jak tutaj nawet mogliście zobaczyć, jest to technologia pokazowa, jak to nawet w menu Cyberpunka 2077 Ready zaznaczyli, i tak naprawdę bez wspomagaczy, przynajmniej bez frame generatora, ale podejrzewam, że z DLSS Quality nadal, dopiero kolejna seria GPU RTX 5090, 5080, 5070 pozwolą na znacznie bardziej komfortową zabawę z tąże funkcją. I myślę, że też im bardziej będzie się przykładowo Unreal Engine 5 popularyzował, tym więcej będzie pojawiało się produkcji, które patch tracing będą posiadać. No, na ten moment ograniczeniem jest wydajność GPU i nawet tak niesamowicie wydajna karta graficzna jak 4090 no nie uciągnie w 4K bez wspomagaczy. No, nie ma siły, jeżeli chcemy utrzymać wysoką ilość klatek. No ale o to chodzi, żeby pojawiały się technologie, które zażynają dany sprzęt topowy danej generacji, która króluje w danym okresie czasowym, no bo tak naprawdę zależy nam wszystkim, żeby pchać grafikę do przodu, ale oczywiście musi iść to w parze też z fabułą i z całym klimatem gry. Ja osobiście Cyberpunka bardzo lubię, wiem, że wiele osób narzeka, ale to jest kwestia indywidualna. Ja już przechodziłem tą grę na 3090 tuż po premierze i byłem bardzo zadowolony, a teraz czekam sobie na Phantom Liberty, na DLC i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Myślę, że Redzi lipy nie odwalą. Także też ciekawie. No i tutaj też słów kilka na temat oczywiście malkontentów, którzy nieraz widziałem, jak pisali jakieś bzdury typu, że po co to komu, oczywiście wydawanie techniki, która zażyna sprzęt i tak dalej. Ano po to, że jest to nieodzowny element rozwoju. Tak jak mówiłem, tak, pojawia się technologia, która zażyna topowy sprzęt danej generacji, po to, żeby też ludzie, którzy będą w stanie sobie na przykład kupić średniopółkowy sprzęt kolejnej generacji, będzie pozwalał na zabawę na troszkę mniejszym bądź podobnym poziomie jak wysoka półka czy topowa półka sprzętu obecnej generacji. Więc tu nie ma co narzekać. Jeżeli ktoś posiada sprzęt, który pozwala na zabawę, niech się bawi. Jeżeli ktoś nie posiada sprzętu, który nie pozwala na zabawę w danym momencie, też niech to zaakceptuje i czeka na to, aż wyposaży się w odpowiedni sprzęt. Więc tu nie można tak naprawdę hejtować wszystkiego, czego się w danym momencie nie odpali na własnym sprzęcie, bo tak. Bo wiadomo, jak działają te mechanizmy. To jest właśnie bardzo znane na wszelkiego rodzaju forach. Malkontenci, smęci dupy przysłowiowe lubią sobie posmęcić, pogadać głupoty, że po co to komu, bo na ich mid-endowych sprzętach, na przykład sprzed 4 generacji danej funkcji nie odpalą. No ja powiem szczerze, że mnie to zawsze gotuje, jak widzę takie bzdury. Nie komentuję tego na forach, bo szkoda na to czasu, ale chciałem się z Wami opinią podzielić. Jeżeli napotykacie na tego typu gadki, to albo sami w ogóle takie gadki stosujecie, to przemyślcie temat, czy chcecie tak naprawdę, żeby pchać rozwój technologii graficznej w grach do przodu, czy żeby stać w miejscu i cieszyć się stagnacją, co widać w ogóle po 2023 roku, ile tytułów sparchaconych optymalizacyjnie miało miejsce, zostało wydanych, a tak naprawdę tam w ogóle grafika nie była absolutnie adekwatna do poziomu wymagań, no i też gameplayowo, fabularnie gry, no lipa, tak. Parę takich tytułów się pojawiło. Też pojawiły się tytuły wartościowe jak Hogwarts Legacy, The Last of Us czy Jedi Survivor, które no, okraszone były na początku tragiczną optymalizacją. Ja niedawno Jedi Survivora przeszedłem akurat na 4090 i przyznam szczerze, że musiałem użyć tutaj mocy, brutalnej mocy 4090, żeby cieszyć się bez spadków FPS-ów. Tudzież na jednej planecie, bodajże Jedi, ogrywałem akurat
ją na 3090, tak żeby mieć włączony ray tracing, ponieważ na 4090, kiedy miałem włączony ray tracing, no to gra mi ciągle crashowała, a jednak RT, subtelne, bo subtelne różnice w tymże tytule, ale jednak ja, tak jak mówię, diabeł tkwi w szczegółach. No to tak już jakby off-topowo. Ok, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że materiał się podobał, podzielcie się wnioskami w komentarzu. Ja zapraszam Was do komentowania, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, bo to zawsze zwiększa zasięgi, jakby nie patrzeć. No i pozdrawiam Was serdecznie, do następnego materiału. Cześć!